Nauczanie domowe. Dwudziesta niedziela zwykła. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, wersety od 51 do 58. Tytuł: Nosiciele wieczności. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Mieć życie w sobie to pragnienie każdego człowieka. Mieć życie w sobie to z jednej strony w ogóle istnieć, być na tym świecie, ale mieć życie to znaczy mieć witalność, mieć radość, mieć wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby funkcjonować sprawnie, dobrze, szczęśliwie. Mieć życie. I do tego wyrażenia, do tego pragnienia i tęsknoty Odwołuje się Jezus. Słuchajcie, przecież chcecie mieć życie. Przecież chcecie mieć życie pełne, świadome, szczęśliwe. I jeśli takiego życia chcecie, ja Wam je daję. Możecie ode mnie tego życia skosztować, zaczerpnąć, a co więcej, to życie możecie nosić w sobie. I to jest niesamowita obietnica Jezusa. Nie tylko tęsknota i pragnienie, nie tylko korzystanie jakieś częściowe, ale doświadczenie tego, że we mnie jest to życie, że ja tym życiem żyję, ja to życie mam w sobie. Dlatego Jezus posłużył się dwoma obrazami. Pierwszy to chleb wstępujący z nieba. Jasne odniesienie tutaj widzimy do manny. Jezus mówi. Ja jestem właśnie tym, który przyszedł z nieba, wstąpił z nieba, zszedł z nieba, tak jak Manna, która opadła, by Izraelici z niej korzystali. I to pierwszy obraz. A drugi obraz z codziennego życia. Chleb podtrzymuje życie. Chlebem się karmimy. Chleb jest nam niezbędny do tego, żeby jako ludzie funkcjonować przez wieki, tak wszyscy kształtowali zarówno swoją mentalność, jak i swoje zaangażowanie, gospodarkę. Wiemy, że z rolnictwa utrzymywało się nawet do 90% społeczeństwa, no i to rolnictwo powodowało, że każdy mógł przeżyć. I to jest ten drugi obraz, obraz chleba tego codziennego, chleba jako podstawy przeżycia. Jeden i drugi obraz Jezus wprost odnosi do siebie. Ja stąpiłem z nieba, jestem tym chlebem, tą manną i ja karmić Cię będę każdego dnia. Będę Cię utrzymywał przy życiu. Widzimy zatem połączenie rzeczywistości fizycznej, codziennej z rzeczywistością duchową, Bożą. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg jest dawcą życia. I on jest dawczą, dawcą tego fizycznego życia, że istnieje, że jestem, że żyję i tego drugiego wymiaru życia, które oznacza chęć w ogóle istnienia, energię, siłę, moc przezwyciężania trudności, optymizm, nadzieję. Bóg mówi, ja to zapewniam także. To jest ten element życia noszonego Twoim sercu. I dlatego Jezus odwołuje się do tego, że mamy przychodzić do Niego. Ponieważ to życie jest darem Boga. Przechowujemy ten dar w sobie. I drugie, mamy o ten dar dbać, karmić się tym pokarmem, który powoduje, że to życie funkcjonuje. Jeżeli tak robimy, to Jezus pokazuje znów dwa wymiary. Życie, które się nie kończy, to życie Boże w nas jest ponad czasem i życie, które jest wskrzeszeniem, obudzeniem tego, co w nas śmiertelne, słabe, ludzkie, skończone, ponad materią. Życie, które odnosi się zarówno do niekończącego się, faktu, bo to życie się nie kończy, nie umrze na wieki, Jezus tak tutaj się wyraża i tak to zostało to przetłumaczone, a drugie, że ja go wskrzeszę, ja go obudzę na nowo do tego życia w innym wymiarze, ale z całym bogactwem człowieczeństwa. Podsumowując to, Jezus mówi, ten chleb, który ja daję, Eucharystia, jest prawdziwym pokarmem. W prawdziwym znaczeniu naprawdę trzeba go jeść i prawdziwym to znaczy realnie dającym życie. Życie tutaj na Ziemi, bo te elementy, o których mówiliśmy wcześniej, ten optymizm, radość, energia, ale też ma ten element, który jest związany z widokiem na przyszłość. Ja nie kończę tego życia. Razem z umierającym we mnie starym człowiekiem i materialną rzeczywistością. Jezus chce nas zachęcić. Korzystaj z tego. Będziesz nosił w sobie nieśmiertelność, będziesz nosił w sobie życie wieczne, będziesz nosił w sobie moc obudzenia się do życia w Królestwie Niebieskim jeśli będziesz spożywał eucharystię. To jest ten wymiar mszy świętej, komunii świętej, który obejmuje całe człowieczeństwo, który obejmuje wszystkie wymiary, zarówno ten fizyczny, psychiczny, jak i duchowy. Wszystkie elementy oznaczają, ja to życie noszę w sobie. Podarunek, który wymaga ode mnie pewnej dbałości, ale ja chcę to robić. I w tym kontraście Jezus mówi, jeśli nie będziesz tego robił, nie będziesz miał życia. Zabraknie ci i energii, i siły, i tej możliwości królestwa niebieskiego, które zostało tobie podarowane, które jest dla ciebie przewidziane, przygotowane. Ale korzystaj, bo ja cię wskrzeszę, bo ja ci dam tę moc i siłę, która wynika z tego karmienia się. Noś w sobie Boga, noś w sobie nieśmiertelność. Wtedy, kiedy przychodzisz na Eucharystię, kiedy przyjmujesz komunię, stajesz się udziałowcem. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg dawca życia, ojciec, syn i duch święty.